miejscowości Mechowo została zbudowana kanalizacja sanitarna, grawitacyjna, połączona z układem tłocznym. Te ścieki są przepompowywane takimi nowoczesnymi tłoczniami, w których ścieki są zamknięte w zbiorniku szczelnym i transportowane do kanału tłocznego i do studni rozprężnej. W Mechowie znajdują się dwie takie tłocznie, jedna ta przy ulicy Turystycznej, przy której stoimy, i druga na początku wsi, która tłoczy ścieki w stronę Zdrady. No to kanalizacja była bardzo potrzebna tutaj w miejscowości Mchowo, bo wiązało to się z dużym kosztem utrzymania czystości w gminie Puc i teraz mamy po prostu tanie, tak? Jest to kolejna miejscowość, która w naszym dużym programie uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck. Dotyczy to miejscowości Dażlubie, Mechowo, Mrzezino, Meksyk i Brudzewo. Dzisiaj odbieramy kanalizację w Mechowej, współfinansowanej z programu operacyjnego SPOJŚ-u z funduszy Unii Europejskiej. Zadanie kosztowało prawie 7 milionów złotych. Dotyczy to 430 mieszkańców, którzy skorzystają z podłączenia się do tej kanalizacji. Zamontowaliśmy przy tłoczniach ścieków zasilanie awaryjne, które w razie zaniku prądu z sieci pozwoli na bezproblemową pracę całego układu tłocznego. Każde urządzenie jest nadzorowane przez system czujników i informacje z pracy tłoczni są przekazywane drogą radiową do punktu kontroli, który znajduje się w Ekowiku. Jest to też taki element przygotowany pod podłączenie części kolejnej gminy Puck, Leśniewa, Domatowa i Domatówka, także te tłocznie, które są tutaj montowane i już pracują, są przygotowane pod odbiór ścieków z tamtej części gminy. Od tego momentu będzie można się już podłączać do, przygotowywać swoje przyłącza kanalizacyjne i włączyć się do tych studzienek, żeby ściek już popłynął do oczyszczalni w Swarzewie. Cieszę się, że udało się uzyskać dofinansowanie, że firma, która realizowała to przedsięwzięcie, poszło bez większych problemów, ale też mieszkańcy i miejscowość Mechowo zyskało praktycznie 1,6 km nowej nawierzchni asfaltowej przez całą wieś. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z tej nowej inwestycji.